Witajcie w kolejnej części, co kryje się wśród tej małej warzywnej dżungli. W porę urwało się nagranie, bo już dosyć długo trwało. Zakończyłam na paprykach, Amanda i flamingo. A teraz kolejna papryka o nazwie Corbacci. Też ma lepiej się niż w foliaku. Nie pamiętam docelowo, jaki ma mieć kolor ta odmiana. To są takie długie, długie strąki i jest ich dużo. Gdy decydowałam się na wysiew tej odmiany, szukałam informacji, prawda? Tak mi się wydaje, że wyczytałam, że ona jest znacznie grubsza o tym kształcie. Ale gdzie by nie rosła u nas, tak właśnie wygląda. Odpowiedź już padła, jaki kolor w tym momencie. Tu mamy bardzo mały krzaczek. I to jest najgorszy krzaczek, najmniejszy ze wszystkich tej odmiany. Taki kolor ma papryczka ta. Czerwień. Pomarańcz. Lampę zaświeciłam. To inne barwy wydobywane są. Takie maleństwo. I krzaczek, i papryczki. Corbacci. Jedna sadzonka Kleome, która jest wspaniałą roślinką, bo kwiat jej się wydłuża w miarę kwitnienia. Zaczyna tu od dołu, tu już przekwita. Pięterko wyżej, jak to przekwitnie, prawie że, to już będzie tu wytworzone nowe. I tak wyżej, wyżej, wyżej. I to jest piękno. Piękne w tej roślince. Bakłażan kolejny. Matrosik. On ma być fioletowo-biały, w smugi. Kwiatka nie widzę. Może był, może dopiero będzie. Nie znam się na bakłażanach. To mój pierwszy rok z nimi. Rok temu za późno wysiałam. Nic z tego nie było. Nasturcja. Z 10 krzaczków mam z 3 chyba opakowań. Coś z tym kiełkowaniem bardzo słabo. A nasturcji za rok wysieje dużo, dużo więcej. Ta jest śliczna. Jakie odcienie, jacie. Zarąbista. To co, drodzy Państwo, lecimy dalej. Ale zanim tam wejdę, przedstawię to, co się tu dzieje, to zwróćcie uwagę na przepiękny krzak pomidora. Nie jest taki zwykły to pomidorek, bo ma liście wariegata. Nie znam nazwy odmiany. Zdążyłam się zorientować, że jest kilka odmian o takich liściach biało-zielonych. Niektóre z odmian mają również łodygę biało-zieloną. Tu nie zaobserwowałam tego. Owoce dopiero takie malutkie, więc nie wiem, czy to jest koktajlówka, czy to jest o dużych owocach, jaki kolor. Za jakiś czas pokażę, jak sytuacja rozwinie się. Ja oderwałam pędy, 2 czy 3, ukorzeniły się i są posadzone, ale jeszcze są malutkie, to przyjdzie mi poczekać. Wchodzimy zatem tam. Nie krytykujcie mnie, proszę, za to, co zobaczycie, bo tu są pomidorki, które się kładą. Tak ma być. Miałam sporo sadzonek nadwyżek. Jeszcze z miksu od kogoś dostałam. Więc wzięłam z ciekawości, co wyrośnie. I one robią, co chcą. Dosłownie.
chyba się połamać. Nie połamią. Do tej pory to nie nastąpiło. Więc zobaczcie, jest tu agrotkanina. Owoc nie leży na gołej ziemi. Owoc leży na niej. Tu jest część z podpisami pomidorków. Czy też innych warzyw, a część nie. No i tak nam się położył pęd. Te żółte liście należą do kiwano okrągłego. To znaczy o okrągłym owocu. I ta sadzonka, widzę, że tu żółknie. Liście ma żółte. Natomiast tam, gdzie jest też posadzona, są liście zielone. Tam jest więcej słoneczka. Zapraszam na film melonowy. Zobaczycie. Tam właśnie jest pokazane kiwano okrągłe o żółtym owocu. Pomidor jest silny. Tu jest jego... Patrzcie, tu jest jeszcze. W foliakach pomidorki są prowadzone tak jak trzeba. Ale tu po prostu tak z ciekawości. Co z tego wyniknie? Na razie jest nieźle. Pomidor jest silny. Tu ma swój początek. Jest też jakiś bakłażan. O! I ma gościa. Stonkę. No wiecie co? To z tego nic już nie będzie. Tu też. Szansa w tych tu. Początek jest sierpnia. Czy zdąży dojrzeć? Tu też są liście arbuza. Tak, tak, arbuzy. Patison. Kabaczek gigant. To są liście żółte od kabaczka giganta. Trzeba mu nawozu, a ani razu nie dostał. Owoce ma już ze 3. Też nadmiar owoców urwę, usunę. Tu mamy kolejny pomidor. To jest sadzonka kładąca się. O, zobaczcie, macie tu malutkie kiwano okrągłe. Taki jeż kolczasty, bardzo kujące. Potem robi się szerszy odstęp między tymi kulkami z kolcami. Ekstra to wygląda. Tu mamy, proszę, taki pomidor. Odmiany nie znam. Czyli już do zerwania. Piękny jest. Tak, podpisu nie ma. Nie wiem za to. Za tym, co to jest. On leży. Widać strasznie. Ła! Tu się już zadziało. Czyli zbieram. Nie ma to tamto. Ła! Pójdzie do wyrzucenia. A ten jeszcze niech chwilkę posiedzi. Tu mam natomiast sadzonkę. A, z miksu. Dobra. Czyli to też jest z miksu. Ok, engrajne to i francuski sprzedawca dorzucił mi nasionka z Francji. Właśnie tu mam maliniak. Czekajcie, gdzie to jest? Tak. Karłowy, sztywno-łodygowy. To już jest z mojego siewu. No i też tak leży sobie chłopak. Też już gotowe do zbioru. Ale dziś tego nie zrobię. Do jutra muszą poleżeć. Tu jest jeszcze odmiana, której nie przedstawiałam, a mam oryginalne opakowanie. Stallone Nero. Bardzo późno dosiałam, bo nie skiełkowały wcześniej. No i to jest chyba jedyna sadzonka. Pomidorki zielone, ale są. Czyli coś z tej odmiany uzyskam. Tam się czerwieni również maliniak. A tu kabaczka liście giganta. I owoc. Nie największy ten owoc.
Hodowca to Mateusz Dąbrowski. W 2021 roku okaz wielki wyhodował, ale to będzie film osobny o gigantach. Troszkę niech podrosną. To są i dynie z 500-kilowych okazów z nasionkami takimi pobranymi. Stałam tu przed chwilką. Jeszcze wyszłam na zewnętrzną. Tu jest sadzonka pomidora, która się na razie nie kładzie. Również miks od sprzedawcy z Francji. Engra i Netoi. A to już pokazywałam, ale jeszcze rzućmy okiem. Turkish Orange bakłażan. Turecka pomarańcza. Jako pierwszy dojrzał. To znaczy chyba jeszcze nie dojrzał. Ło. Tego to się nie spodziewałam. Ogórki białe. A co ja tam posadziłam, powiedzcie mi, kochani? Co ja posadziłam? Tego to sobie nie przypominam. No ale dużo tego wszystkiego. Trzeba tam wejść po prostu i się przekonać. Jaki piękny. Trzy. Jacie. Kochani. Co ja tu zobaczyłam? Na prawo. Boże. Jacie. No super. A tu jeszcze odkryłam sadzonkę tego. Turkish Orange bakłażana. On ma dużo cienia. Kwiatuszek. Widać jeszcze. Ale numer. Poczekajcie, najpierw ten ogórek. Co tu się urodziło? Białko. Jak nie zapomnę, pokażę opakowanie. Z oryginalnego. To też teraz tego nie zbiorę. Białko. Jest. To pierwszy raz doczekałam. My mamy w Polsce White Wonder, ale to jest inna odmiana. Nie to, że nazwę ma taką. Lampę damy. Skurczybyk. Ile niespodzianek. Jać nie mogę. Ja pierniczę, wiecie, szok. Dobra, niech to czeka. A teraz uważajcie. Ja już mam ten owoc, ale ja się nie spodziewałam. Nie pamiętałam, że tu posadziłam. Zobaczcie. Po prostu. Czy to coś komuś przypomina? A teraz? Rogi? Nie rogi? No. Kto ogląda filmy? Kto pamięta? Pokazywałam tylko jedną sztukę. I nie taką piękną. To jest. O jacie, to jest taki palczasty i on ma tu towarzyszy białego ogórka, ale jaki wielki, Jezu święty, ale patrzcie, ma pomidorka maliniaka i właśnie ten ogórek, białko. Już, już, momencik. Dobra. Ja to chyba będę ze szczęścia płakać. Jakieś te na uspokojenie potrzebne mi są. Krople czy co? Wiecie co? Idę z drugiej strony. Zobaczcie, ja pierniczę. Ale numer. Też to. A tu jeszcze patrzcie. Tak się kładzie maliniak. Sztywno łodygowy. Zarąbisty. Ale ile owoców ma. Także żadne liście tu nie były obrywane. Nic nie podwiązane. To taki eksperyment, taka zabawa. Kolejny ogórek, białko. Tak, bo i tu był. Ale numer. To, że ja tu nie zaglądałam. Zresztą mało, tylko rzucałam okiem, wiecie? Przecież to dwupalczasty. A ja mam takiego białego. Giganta,
Nawet kilka na jednym krzaku. Czy to dam radę ruszyć? Co za byk! Dobra, pozachwycam się potem w samotności. Wiecie co, naprawdę. Nasiona kupcie w sklepie holenderskim w Reckensadel. Proszę zobaczyć w zakładce wideo. Ja publikuję filmy, gdzie kupuję nasiona. W zasadzie wszystkie. Podaję sprzedawców, pokazuję, co kupuję. To proszę bardzo, subskrybujcie mnie. Mówcie innym osobom o tym, że moim kanale. Niech ludzie się dowiedzą, że coś fajnego można kupić. Coś ciekawego. A tu jest zielsko, komosa i pomidorek koktajlowy. Lecz nie wiem jaki. Coś z miksu prawdopodobnie. Dobra, czyli widzicie, tak to wygląda u mnie w tym zakątku. Patisson. To jest prawdopodobnie z moich nasion zebranych z kilogramowego okazu. Albo z miksu. Tylko te z miksu mają dużo brodawek, dużo narośli. Ten ma gładziutką skórkę. Kolejne dwa krzaki. No coś pięknego. Mączniak. Tu jest już więcej cienia pod parkanem. To też i mączniak rzuca się. Arbuzik. Jeden bardzo, bardzo późno wykiełkował. Ja go tu już tak posadziłam po prostu. Niech się dzieje, co ma się dziać. Odmiana Prima Orange. Tu jest kolejny pomidor. Tu są pędy kabaczka. No i zobaczcie, nasiona pobrane z okazu, który ważył 158 funtów w 2021 roku. Przez Mateusza Dąbrowskiego został wyhodowany. A musicie wiedzieć Państwo, że Mateusz Dąbrowski rok temu, to znaczy 14 października 2023, zdobył rekord Polski na najcięższą dynię. Ja teraz idę do owocu kabaczka giganta. To są jego pędy. W Powsinie, w ogrodzie botanicznym, ustanowił rekord 908 kg. Prawie tonę ważyła jego dynia. Zobaczcie, tu mamy kabaczek jeden. Zostanie tu żółty, piach podsypany. A tu już jest całkiem, całkiem okaz. Zawiązał się 25 lipca. Jest jeszcze inna sadzonka od innego hodowcy, nie polskiego, w innym miejscu. Tam jest chyba tej wielkości, może ciut mniejsze. No i tu są również dynie giganty. One się dopiero zawiązują. Tam mamy kulę wielką. To, jak mówię, inny filmik będzie. To lecimy teraz jeszcze, kończymy tą dżunglę zwiedzać. Jaka długość pędów, to ja pojęcia nie mam najmniejszego. Ładnych kilka metrów i jeszcze będą rosły. Tu mamy kolejnego pomidorka. Jeszcze nie dojrzały, też pędy leżą. Tu jest kolejny. Patrzcie, nie dojrzały, a już pęka. Zgłupiał. Odmiana nieznana. A część pomidorków jest wzniosła. Tu natomiast jest pomidor podróżnik. Reise tomate. Też leży. W przeciwieństwie do tego w foliakach. Który stoi. Jest opalikowany. Tu już zaczyna się arbuzowe szaleństwo. Na niewielką skalę. Na tym stanowisku. A tu odwracamy się. Taki piękny. I kolejny. I pędy leżą. A odmiana
nieznana. O matko, kolejny jest kabaczek. Kolejny. Tak, trzeba będzie tu przerzedzić. Zakończę widokiem na odmianę lemon drop. Arbuzik, który pękać lubi. Uwielbia. Uwielbia. Takie ma liście. Wysiewajcie arbuzy. Aksamitki, nasturcje. Kupujcie Państwo drzewa dereniowe. Na dżemy, na soki, na leweczki. Odmianowe czy nieodmianowe. Kupujcie derenia jadalnego. Pomidorek jeszcze stoi. Coś się stało pięknego. Już bym wyłączyła nagrywanie. Pamiętacie pomidorka o biało-zielonych liściach? Pokazałam. To teraz zobaczcie, jakie tu warzywo ma liście biało-zielone. Ja jestem w szoku. No, proszę bardzo, znawcy. Jakie warzywo ma taki kształt liści? No. No, ja się tego nie spodziewałam. To jest liść arbuza. Tu jest drugi, wariegata. Ale jaja, jak berety. Wiecie co, w szoku. I tu? Jezu kochany, kolego, arbuziarzu jeden i drugi. Zobaczcie, trzeci liść nabawia się. Jacie. No takiej choroby ja nie znam, więc uważam, że coś się pięknego wytworzyło. Tylko pęd wiedzie gdzie, do której sadzonki. Oby podpis był. Oby podpis był, dlatego tak mówię, bo miałam część nasion do kastry wyrzuconych, bo nie kiełkowały, wiecie, i w kastrze po prostu wzięły i wykiełkowały. Ha, ale numer, wiecie, muszę wyłączyć się. Muszę się wyłączyć i szukać. No, podpis jest, hura, jest kolejny liść. Patrzcie, patrzcie, drodzy moi. Patrzcie, liść, tak? Cud miód malina. Tak się nazywa. Pobrałam nasionka z arbuza. Wysiałam i takie piękne coś się okazało. Ale mam jeszcze w innym miejscu tą sadzonkę. Kolego Marko, ty też ją masz. Obejrzyj dobrze swoje liście. Ale numer, jak ja bym chciała doczekać owoca, słuchajcie. Słuchajcie, szok. Co tu idzie? Ona tu idzie i kończy się. O matko, jest, jest, jest. Jest, no nie owoc, kolejny liść. Jacie, ewenement, jak dla mnie ewenement. Na setki odmian, na tyle, co ja się cudów nasiałam, cudów niewidów. Kiciuś. Widziałeś taki cud? Kieciuś, czy ty widziałeś? Lepiej, żebyś nie oglądał, bo by cię zaciekawił ten cud. I jeszcze mógłbyś pac, pac łapką. Pac, pac, pac. Co mnie tu pani szturcha? Ale pani jest szczęśliwa. Takie niespodzianki odkryła, że szok. Tak, chodź podrażnimy kota. Chodź podrażnimy. Nie, nie będziemy. Idziemy? Nie? Prowadź. Także zachęcam, uprawiajcie arbuziaki i wszystko uprawiajcie i w ogóle. I bądźcie zdrowi. Do widzenia. Cieszcie się przyrodą.